Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Boski wylosował sobie dobrą robótkę. Jaką? Sprzęgło. Sprzęgło? Nie ma w ogóle. Nie ma sprzęgła, tak? Nie, 50 więcej nie dało rady. A jest ślizga? Ślizga jak fix. Czyli to jest Suzuki SX4, tak? Cross? S-Cross. Czy S-Cross, no. Mniejsza z tym. W dieslu. W dieslu, 1.6. Ty, jak przyszedłem, to od razu się wkurwił, nie? No. Czym się wkurwiłeś? No, ze żartem się. Miała być szybka akcja, nie? Szybka akcia. A tu 20 minut na podstawie akumulatora. No, żeby odkryć ten plasticzek. Trzeba było sobie dociąć ten na śrubokręt, nie? No, bo tak to nie hu. Dobrze, nie były mocno nakręcone. No, ale poradziłeś sobie, Boski. Ty to jesteś gość. Trzeba sobie w życiu radzić. Ojciec, mąż, syn. No. Musisz sobie radzić. Tak. Jak to wygląda z góry w ogóle? Dobrze. Jak mało który, nie? Kabli dużo. Kabli dużo? Kabli dużo. Ty, tu, tam, siam. Może weźmiemy ten, podniesiemy. Do góry. Coś się tu przez zawieszeniu jeszcze. Tak? To tak. Podniesiemy do góry, sprawdzimy sobie od dołu, jaki jest dostęp, co trzeba będzie robić i sprawdzimy to zawieszenie od razu. Dobra. To co, dajemy do góry, nie? Tak, zgubiłbym zawleczkę i właśnie, byłoby to sprzęgło. No. Ty to jednak, gdzie to jest? Zawleczka bardzo ważna. Zgubił czynnik i to sprzęgło. Tak. I łańcuch spadł. Nie, no to jest pas. Dobra robota? To się okaże, jak się zrobi. Czterowy, to trzeba by było skrzynkę ściągnąć. No, plecionka uszkodzona. I mówisz, że coś stuka, tak? Coś stuka. Gdzieś coś się tłucze. Prawa strona? O, łącznik jest wybity. Poczekaj. Postukaj. Ty od tamtej strony włożysz rękę, czy nie? Czekaj, z tej strony będzie lepiej. Ty, łącznik? Łącznik będzie. Czy z tej strony, pokaż, no. Z obu stron pewnie. Ale na podporze też chyba, pokaż. Ale to będzie przenosić z jednego łącznika. Ruszaj, no poruszaj jeszcze. Ale może. Też, guma patrz. Czekaj. Łącznik. Łącznik? Mhm. Tu, jak, na samym końcówce. No, czyli łącznik stabilizatora to dwa. Stworzenie jest... Nie, stworzenie jest... Czekaj. Nie, to chyba tak naci... O, gumę naciągasz, tak. A na boki? Koło nie ma, nie? Nie ma na boki. Sprawdzałem, czy ma jakieś ludzie na boki, ale nie ma. Tarczu nie jak? No, tarcza jest biedna, ogólnie. Ale klocki są jeszcze. Klocki jeszcze są, czyli... No, takie, no, już nieduże, takie niecałe pół klocka, 30% jest. No to nic, zapowiedz, poinformujemy właściciela. Dobra, wracając do naszego tematu. Tutaj mamy 4x4 napęd. Czyli będzie utrudnienie, tak? Ale chyba kołyskę trzeba ściągnąć, czy nie? Chyba tak. Będzie, bo mnie wyciągnie skrzynki. Tak, kołyskę musimy zdemontować. Łapy, poduszki, rozruszniki. Osłonę, rozruszniki, płośki. Wydech. Ciekawe jak ten, jak... Wydechu nie. No zobaczmy. Tu go wał trzeba będzie tak. No. Wał odkręcić. Ciekawe jak śruby od płosiek. Pójdę, myślę. To zobaczymy od razu, ściągniemy na koło? Możemy. Jak wygląda Boski ta śrubeczka? Tutaj nie wygląda źle. 32 czy 36? 32. A nie odbijasz sobie? Tak. Nie odbijasz sobie? Nie. I dziura po drodze. Tyle to zerwie. Ale ten chyba jest słaby. Tak. Ja to podbierzę. Jak ty to siedzisz do alta, jak ciśniesz kamulec. Czekaj, zablokujemy. A ty, ruszył. No to spróbuj, że odbić ten. Boi się. Boi się mnie. Płośka jeszcze tu się ruszy. Weźmy na pachowy młotek. Weźmy na krętkę. Żeby nie było dziadostwa. A pobijaka nie masz tu jakiegoś? Nie, nie, nie. Wasze zostały. Wodzie serwisem, to by teraz się zbi... A, tak, sobie coś, dobra. Ruszyło? No to już jaki jest plus. Łączniki trzeba będzie może zamówić. Łączniki tak trzeba będzie postukać. Tak, łączniki tak zamówimy. Magda niech ten zamówi łączniki. I tak tutaj musisz... Muszę ja albo przyjechać, albo pan Jasiek, żeby pomóż ci to ściągnąć. Ale kołyskę sam coś ściągnąć. Ściągniesz tę kołyskę? Kołyskę tak do skrzyni prędzej trzeba będzie. Jak to myślisz, jesteś samodzielnym mechanikiem. Skrzynię też by sam się pomógł mi przygnieść. No to skrzynię ci pomożemy, a plecionkę jeszcze trzeba zapytać, tak? No. Bo jak będzie na wierzchu,
to ty to jeszcze byś zmierzył plecionkę, byś wysłał ma gdzie SMS-em 200 na 55, no. 50. Dobra, dobra. Dobra, to my tutaj Boskiego zostawiamy. Już zobaczymy może z tyłu, jak już tu jesteśmy, czy sprężyny całe. Sprężyny całe. A mury. A takie ten przypocone, ten też. Spocił się. Czekaj? Ja wiem. Nie ma jakichś tych. No nic, nie ma co szukać, wymyślać. Trzeba zrobić, żeby dało się tym autem jeździć sprzęgiełko. Czyli gościu miał... Bo to ogólnie tak się stało, że oni chyba kogoś wyciągali, nie? Chcieli kogoś wyciągnąć i przypadli sprzęgło. Ktoś przywiózł sprzęgło, no. Nie da się w ogóle jechać. Półtora tysiąca obrotów i już... No, automat. No, automata 50 na 5. No, jak ten, bezpieczna jazda. No ja mam prawa jazdy w tak jest. Dobra, w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.